Shut up and sit down. Ja mówię, cześć, jestem Magda, ty mówisz, cześć, jestem Roman, jestem ambasadorem Go Sport, a później ja już zadaję ci pytania. Dobra. Jak skręcać na rolkach? Czyli na rolkach skręcamy w dwa sposoby. Przy platanką, albo przekładając ciężar na jedną z nóg, to zależy od w którą stronę skręcamy. Pokażesz? Przy platance na przykład robimy tak, że przenosimy ciężar, jeżeli skręcamy w lewo, przenosimy ciężar na lewą nogę i robimy takie przejście. Najlepiej zacząć zrobić przeplatankę na trawie. Jak będziesz się czuł pewniej, to zacznij na asfalcie. Najczęściej jest tak, że hamujemy za pomocą stopa. Stop to jest takie hamowanie za pomocą tylnej nogi, czyli podciągamy po prostu tylną nogę jakby do siebie. Możemy wykonać takie ćwiczenia podstawowe, czyli przenoszeniem ciężaru na jedną nogę. Stawiamy się w ten sposób, czyli mamy tylną nogę, literą T, jakby, i przenosimy ciężar na przednią nogę. Możemy sobie obciążyć jeszcze nogę rękoma dodatkowo. Nauczyć się jeździć tyłem na rolkach? Jest bardzo podstawowe ćwiczenie do jazdy tyłem na rolkach, tak zwana beczka. Wykonuje się w ten sposób, że ustawiamy czubki razem i symetrycznie odpychamy się. Dokładnie tak. Uginamy kolana i z powrotem. Super, bardzo ładnie. Dzięki. Słyszałam, że jazda na jednej nodze jest dobrym ćwiczeniem, ale po co się to robi? Bardzo dobre pytanie, ponieważ jazda na jednej nodze bardzo jest przydatna do jazdy jak do przodu, tak i do tyłu. Czyli do przodu jest przydatna bardziej do przeplatanki, a do tyłu, żeby lepiej wyczuć ten ciężar. Jak to zrobić? Przynosimy ciężar, jeżeli idziemy na prawej, przynosimy ciężar na prawą nogę. Bo możemy sobie łapać balans rękoma, podnosimy lewą nogę. Dzięki za naukę, będę ćwiczyć dalej. Tobie też dziękuję. Wy też ćwiczcie, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę. Pa! Pa. Słyszałam, że jazda na jednej nodze jest fajna.